Wrześniowa sesja Rady Miejskiej miała wyjątkowo uroczysty charakter, a to ze względu na dwie okoliczności. Pierwsza to ślubowanie nowego radnego, a druga wręczenie odznaczeń prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Mandatu radnej z powodów zawodowych musiała zrzec się Dorota Jabłońska, wieloletnia radna zrzeszona w klubie PiS. Dorota Jabłońska została powołana na stanowisko dyrektora pierwszego LO i tej funkcji nie mogła łączyć z mandatem radnej. Żegnał ją ciepło przewodniczący rady Zdzisław Przełomiec. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w ferworze pracy samorządowej bardzo łatwo jest pokłócić się. Ja takiej sytuacji jednak nie pamiętam. Pamiętam sytuacje, w których rozmawialiśmy, nierzadko różniąc się zdaniem i opinią. Dorota Jabłońska również podziękowała radnym za wieloletnią współpracę. Panie ministrze, panie wojewodo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, drodzy goście. No i te słowa padają dzisiaj ostatni raz z moich ust właśnie w takich realiach. Podjęcie decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach nie było łatwe. Długo się wahałam, nie byłam pewna co do słuszności tego pomysłu, wiedząc właśnie, że tracę mandat radnej Rady Miejskiej. Mandat społecznego zaufania poparty 506 głosami, co dało mi drugą pozycję pod względem ilości zdobytych głosów podczas ostatnich wyborów. Praca radnej na rzecz mieszkańców dostarczała mi ogromnej satysfakcji. Dzięki współpracy z Państwem zdobyłam bagaż doświadczeń. Zrozumiałam też, że w relacjach musi towarzyszyć nam kompromis, wzajemny szacunek, a także docenienie mądrości i pracy innych, nawet jeżeli reprezentują odmienne od moich poglądy. Miejsce radnej klubu PiS zajął Zdzisław Ścięgaj, który dzisiaj złożył uroczyste ślubowanie. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg. Jak rozumie swoją nową rolę? No ja chcę pracować dla dobra mieszkańców przede wszystkim. A pracowałem tutaj 5 lat w Urzędzie Miasta, także wiem trochę o co chodzi. Także będę starał się służyć jak najlepiej. Dzisiejsza sesja odbyła się w wyjątkowo uroczystym nastroju, bowiem obok uzupełnienia składu rady dokonano także uroczystego odznaczenia 5 suwalskich urzędników. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował 5 osób złotymi medalami za długoletnią służbę na rzecz naszego społeczeństwa. Z rąk wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz wojewody podlaskiego Bogdana Paszkowskiego otrzymali je pracownicy ratusza. Jadwiga Olbryś, Maria Raczkowska, Honorata Rudnik, Zygmunt Szutkiewicz i Maria Święcicka. W imieniu odznaczonych głos zabrała Jadwiga Olbryś. Zostaliśmy dostrzeżeni. Wydawało nam się, że jest to zwykła praca urzędnicza i za to serdecznie dziękujemy, żeście Państwo wszyscy dostrzegli ten nasz mozolny trud. Jako dinozaury tego urzędu, Nie boimy się powiedzieć, deklarujemy. Tak ważne odznaczenie zobowiązuje. Do jej podziękowań odniósł się minister Zieliński. Pani Jadwigo, tak się mogę zwrócić, bo znamy się przez wiele lat. Oby takie były dinozaury, można powiedzieć, tak? Słowa uznania dla przedstawicieli administracji kierowali też z mównicy wojewoda oraz prezydent miasta Czesław Rękiewicz. Ten ostatni pokusił się o refleksję i przyznał, że praca urzędnika, choć czasami bywa niewdzięczna, to jednak może być satysfakcjonująca.